Cześć, mamy dziś 22 dzień października, a zarazem 22 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października pokazuje Wam 31 charakteryzacji. O, codziennie po jednej. Ci z Was, którzy są ze mną od początku, wiedzą, że jest 5 tematów przewodnich, które rozwijam na 6 różnych sposobów. Aktualny temat to piękne i mroczne. Chciałam rozwinąć ten temat w trochę nieoczywisty sposób. Dlatego każda z moich postaci w pewien sposób prezentuje alternatywny rodzaj piękna. Dzisiaj prezentuję Wam kosmiczną piękność z mrocznego kosmosu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, powiedzcie mi o tym i subskrybujcie mój kanał, żeby nic Was nie ominęło. No to co? Dość gadania, malujemy! I zaczynamy, nie zgadniecie od czego? Od założenia łysiny. Może być oczywiście lateksowa, moja jest wykonana z glacanu. Jest to pierwsza, którą zrobiłam samodzielnie, więc nie jest pewnie idealna, ale daje radę. Wycinam miejsce na ucho, chociaż szczerze mówiąc pewnie nie jest to najlepszy pomysł, żeby robić to samemu, więc Wy dla pewności poproście kogoś o pomoc. Kiedy łysinę mam już przyciętą do swojej twarzy, kredką zaznaczam brzeg, żeby wiedzieć, w którym miejscu nałożyć klej. Nakładam mastik z partiami i przyklejam czepek, zaczynając od środka czoła i stopniowo przechodzę na boki. Mastik poklepuję, żeby dobrze się kleił i delikatnie przykładam glacan. Pamiętajcie, że kiedy przyklejamy na mastik, musimy przyłożyć to, co chcemy przykleić, od razu w dobrym miejscu, bo na poprawki później raczej nie ma szans, bo mastik bardzo szybko łapie. Brzegi wykańczam bardzo cieniutką warstwą lateksu. Jak możecie zauważyć, w międzyczasie zakryłam już brwi i założyłam czarne sklery. Czepek i twarz pokrywam dość grubą warstwą podkładu. Generalnie musi to być albo tłusta farba, albo TV stick, tak jak w moim przypadku. Bo zwykły, rzadki podkład po prostu nie pokryje dobrze czepka. I oczywiście solidna warstwa pudru, żeby to wszystko dobrze utrwalić. Do nadania kolorów kosmiczce używam oczywiście farb wodnych z Diamond Effects. Tworzę takie jakby ostro zakończone pasy. Natomiast nie chcę, żeby one były takie ostro wyrysowane. Chcę, żeby się troszeczkę przenikały i były takie rozproszone. Dlatego stempluję tym pędzelkiem, dzięki czemu uzyskuję dodatkowo wrażenie fajnej faktury. Motywem przewodnim tego wzoru są właśnie te wyraziste kolory. Nie jest ich wiele, bo właściwie tylko 3. Dlatego chciałam, żeby oprócz tych właśnie kolorów działo się na skórze coś ciekawego. Nastawianie tylu kropek może się wydawać karkołomne, ale uwierzcie mi, dla mnie to było mega relaksujące zajęcie. Makijaż oczu zaczęłam od wyrysowania głównych linii fioletowym cieniem. Precyzyjnie i starając się naprawdę ze wszystkich sił utrzymać symetrię, co przy moich niesymetrycznych oczach nie jest łatwe. Te linie na zewnątrz dobrze blenduję. A w wewnętrznym kąciku dodaję jeszcze niebieskiego cienia. Całe wnętrze tego wyrysowanego kształtu pokrywam białą kredką Jumbo Pencil z NYXA. Na dole rozcieram granicę, żeby nie była tak ostro zakończona. Tę białą kredkę utrwaliłam jeszcze, nakładając biały, lekko opalizujący taki Avant Pop. Białym eyelinerem podkreślam jeszcze ostre zewnętrzne kąciki. Zostały mi jeszcze tylko usta. Do końca nie byłam zdecydowana, jak je potraktować. W końcu zdecydowałam się subtelnie zmienić swój naturalny kształt ust. Użyłam do tego śliwkowego cienia z tej samej paletki Avant Pop, którą wcześniej Wam pokazywałam. I tak oto powstała kosmitka. Jeśli zechcecie odtworzyć tę charakteryzację lub chociaż się nią zainspirować, to śmiało, właśnie po to jest. A ja bardzo chętnie zobaczę efekty. Wielkie dzięki za wszystkie miłe słowa i widzimy się, kochani, jutro. Buźka!